Zbigniew Filar, Raport Regionu. Witam serdecznie wszystkich naszych widzów. Ze mną w studio Tomasz Olszówka, Stowarzyszenie Nasze Miasto Tarnów. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Tomaszu, dzisiaj mecz Polska-Senegal. Trzyma pan kciuki za Polskę? A zdecydowanie tak. Jako pragmatyk cieszyłbym się nawet skromnego zwycięstwa 1-0 i za taki też wynik będę trzymał dzisiaj mocno kciuki. Będzie pan je trzymał w strefie kibica, którą pan prezydent Roman Ciepiela chce zainaugurować, jakby otwarcie też amfiteatru w Tarnowie. Tak, dzisiaj inauguracja amfiteatru. Akurat nie będzie mnie dzisiaj, obiecuję, że na kolejnym meczu się pojawię. No cóż, nie jest pewnie tajemnicą, że ja byłem sceptyczny wobec koncepcji pana prezydenta. Byłem raczej za tym obywatelskim projektem, który niestety nie ujrzał światła dziennego, więc mieszkańcy Tarnowa nie będą mieli okazji jego pokochać. Będą musieli polubić ten projekt, jaki powstał. No ale dowiaduję się całkiem niedawno z listu pana prezydenta, że pan prezydent również był za projektem obywatelskim, więc pytanie w takim razie, kto był przeciwny temu projektowi? Kto był? Nie wiem. Wydaje mi się, że jednak pan prezydent mocno wtedy forsował swój projekt, taki powstał, jak który przeforsował pan prezydent. Dzisiaj się uśmiecha też do tej części nas, aktywistów miejskich, natomiast my pamiętamy dobrze tamte rozmowy, tamten klimat, kiedy mieszkańcy młodzi, którzy przecież przyszli z tym pomysłem, jakże wspaniałym na ożywienie tej części miasta, musieli się spotkać, zderzyć z tym betonowym sufitem, którego się nie udało przebić. Czyli co, budżet obywatelski jest w jakiś sposób sterowany przez prezydenta? Że nie tak, a tak jednak, nie tak jak mieszkańcy chcą, choćby przykład plaży nad Wątokiem, która nie będzie miała możliwości realizacji. No niestety, idea budżetu obywatelskiego w Tarnowie w jakiś sposób została zaprzepaszczona, uważam. Ono to się pięknie rozwijało, ta frekwencja była ogromna, projektów było co niemiara, był ten doskonały podział na projekty ogólnomiejskie i projekty osiedlowe, jakże ważne dla tej społeczności sąsiedzkiej. Później przyszedł pan prezydent Ciepiela i tą ideę w jakiś sposób zniweczył. Ja pamiętam, 2 lata temu sam pisałem list do pana prezydenta w tej sprawie, ostrzegając go, a jakie skutki może przyniesie te zmiany w regulaminie, czyli okrojenie budżetu o połowę, czyli rezygnacja z projektów obywatelskich. Wtedy mnie nie posłuchał innych mieszkańców i dzisiaj mamy sytuację, jaką mamy. Dzisiaj mamy głosowanie nad budżetem. No tak. Ponad 2 miliony złotych do rozdania i... No, ale jak mieszkańcy będą głosować? Ale panie redaktorze, pan doskonale po pierwsze mniej więcej może przewidzieć tutaj ze mną, jaki będzie wynik tego głosowania. Mamy tylko 14 projektów. Na pewno jak co roku wygra projekt senioralny. Chwała mu za to, bo to jest bardzo dobry projekt, ale w związku z tym, że on już na trwałe się wpisał w scenariusz miasta i w budżet, on nie powinien brać udziału w głosowaniu. On po prostu powinien już od dawna otrzymać finansowanie. Patrząc na gminy sąsiednie, z seniorami dość mocno się zajmują włodarze gmin, a tutaj jednak muszą brać w swoje ręce. Otóż to, ja uważam, że taki sam projekt aktywizacji powinien w tej chwili być skierowany do ludzi młodych, którzy taki sam strumień środków finansowych. Proszę zauważyć, że młodzi ludzie, którzy w poprzednich edycjach mocno w tym budżecie obywatelskim się uaktywniali, w tym roku niektórzy w ogóle nie wystartowali ze swoimi projektami. A jak uaktywnić właśnie młodych ludzi? To wasz cel główny, tak, stowarzyszenia? To jest cel i stowarzyszenia, ale też cel wyborczy, ponieważ nie jest tajemnicą, że przygotowujemy się do wyborów. W przyszłym tygodniu ogłosimy nasz start, to jeszcze przed wakacjami. I rzeczywiście jednym z filarów nomen omen naszego programu będzie miasto do zamieszkania. Miasto do zamieszkania również przez ludzi młodych. Prezydent mówi, że miasto się wyludnia kosztem tego, że mieszkańcy Tarnowa uciekają do sąsiednich gmin. I to spostrzeżenie jest trafne? To jest takie trochę zaklinanie rzeczywistości. Pan prezydent mówi, że miasto się nie wyludnia, tylko miasto się rozszerza. Cóż mi z takiego rozszerzania i cóż nam, mieszkańcom, z takiego rozszerzania miasta, kiedy nagle podatki przestają lądować w naszym budżecie, tylko trafiają do budżetu właściwych gmin. Więc nie można powiedzieć, że proces suburbanizacji i proces niekontrolowanego rozlewania się miasta jest procesem naturalnym i akceptowalnym. To jest absolutnie rzecz, z którą należy walczyć. Należy walczyć oczywiście w sposób pozytywny, przyciągając mieszkańców do Tarnowa, nowych mieszkańców, nie pozwalając uciekać obecnym. Ale czym ich mamy przyciągnąć? Kolejnymi remontami starówki, choćby nawet teraz
batalia o plac Kazimierza, gdzie radni zablokowali remont placu Kazimierza. Ten wątek placu Kazimierza wymaga osobnej analizy. Ja za chwilę chętnie bym do niego wrócił, bo to jest absolutnie ciekawy wątek. Natomiast jeśli chodzi o ten pomysł na przyciąganie miasta, to rzeczywiście najpierw należy go odkorkować. Należy go odkorkować w sensie dosłownym, ale też w sensie przenośni, w sensie mentalnym. Prezydent się chwali na Facebooku, że PKP kładzie nakładkę asfaltową już pod wiaduktem na Krakowskiej, że będzie odkorkowany. A jeżeli pan prezydent na Facebooku zauważa, że PKP kończy remont, to bardzo dobrze. Myślałem, że akurat ze strony ust pana prezydenta możemy liczyć najbardziej rzetelną wiedzę niż tylko jego obserwacja jako kierowcy czy jako pieszego. Że umowy z PKP nie były zrobione przed jego przyjściem odpowiednio, żeby te informacje odpowiednio przepływałyby do ministerstwa. Ale to już trwa lata. To już naprawdę to się zrobiło nieznośnie długo i mieszkańcy nie mają cierpliwości, aby w taki długi sposób tolerować coś, co już dawno powinno być zakończone. Natomiast jeśli chodzi o plac Kazimierza, bo to jest bardzo ciekawe głosowanie, które miało miejsce podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Okazuje się, że w tak ważnym głosowaniu pan prezydent nie może liczyć na ani jeden głos poparcia. Czyli nie dość, że nie otrzymuje tego głosu poparcia ze strony ugrupowania rządzącego, co jest w jakiś sposób naturalne, aczkolwiek niekoniecznie pożądane, ale też nie może otrzymać tego poparcia od swojego ugrupowania. Czyli co może świadczyć takie zachowanie radnych Platformy, że nie poprą Romana Ciepiele w wyborach? Proszę zauważyć, że to nie jest pierwsze głosowanie. Poprzednie głosowanie w sprawie sprzedaży terenu na Owintarze również radni Platformy wyszli z tego głosowania. Ja myślę, że to oznacza, że pan prezydent utracił zdolność do dialogu i do komunikowania się we własnym ugrupowaniu. Mało tego, jednoosobowe ugrupowanie prezydenckie, które jest w tej chwili w Radzie Miasta, czyli mam na myśli radnego Ciesielczyka, z którym pan prezydent ma egzotyczną koalicję zawartą od jakiegoś czasu, również zagłosował, wstrzymał się od głosu. Jeszcze na koniec powiem, że również radni naszego miasta Tarnowa wstrzymali się od głosu, ponieważ nie byli wysłuchani, nikt z nimi nie rozmawiał. Nasi telewidzowie na pewno wiedzą, nawet ci, którzy się nie interesują, wiedzą z filmów amerykańskich, w jaki sposób pracuje się przed tak ważnym głosowaniem. Zbiera się każdy jeden głos, rozmawia się z radnymi, z poszczególnymi frakcjami, ugrupowaniami. Tu tego zabrakło. To świadczy o tym, że dobrze, że się zbliżają wybory, że najwyższy czas, aby dokonać pewnej rekonfiguracji na scenie politycznej, tej scenie samorządowej w Tarnowie. Fajnie by było, gdyby do głosu doszło ugrupowanie niepartyjne, które potrafi łączyć, a nie dzielić, które potrafi rozmawiać z każdym i liczę na to, że właśnie takim ofertę właśnie będzie miało nasze miasto Tarnów. Wasze stowarzyszenie chce zebrać jakby tych wszystkich mieszkańców, którzy nie chcą głosować na partię? To jest ten główny cel? Zdecydowanie jest to cel, żeby pokazać też pewną inną ofertę mieszkańcom. Proszę sobie wyobrazić, że w 90% polskich miast w tej chwili rządzą prezydenci, burmistrzowie niepartyjni. To o czymś świadczy. To świadczy o tym, że o ile w tych wyborach do Sejmu, też do Sejmiku, warto głosować na swoje ulubione partie, bo każdy jakieś je ma, o tyle w tych wyborach stricte lokalnych, samorządowych zachęcałbym Państwa osobiście, aby głosować na ludzi, na ich wiarygodność i na pewne programy, które ze sobą niosą. W tych programach co się znajdzie? Bo na pewno już te prace chodzą do końca. No, panie redaktorze, miasto z nową energią, miasto zorientowane na rozwój gospodarczy i innowacje, ale z drugiej strony miasto do zamieszkania, atrakcyjne miasto i dla każdej grupy wiekowej, niezależnie od statusu majątkowego, od zasobności portfela. Wreszcie miasto zielone, ekologiczne, na czym mi osobiście od dawna bardzo zależy. I na koniec dodałbym również miasto obywatelskie, czyli takie, które słucha mieszkańców, które jest otwarte na inicjatywy. Jeżeli przychodzą młodzi ludzie z projektem ciekawym amfiteatru, to nie są odrzucani, tylko wyciąga się do nich rękę. Więc. Patrząc na te hasła, jak to zrobić przede wszystkim? Jaki jest pomysł? O jednym elemencie już powiedzieliśmy. Wyeliminować myślenie partyjne w samorządzie. To jest cholernie istotne, aby sprawy samorządowe odbywały się ponad podziałami partyjnymi. Po drugie, ciężka praca, skuteczny, dobry lider, zarządzanie, dobry marketing oraz inspiracje również z innych miejscowości. Ja dam taki przykład. Mała miejscowość szwedzka, znana może kibicom żużla, Eskilsunda, gdzie władza samorządowa lokalna wymyśliła w trosce o taki wizerunek zielonej gminy,
jest to miasto przemysłowe, jest to miasto o wielkości porównywalnej do Tarnowa, wymyśliło centrum recyklingu, ale również równocześnie centrum handlowe. Tu mieszkańcy mogą oddać zużyte przedmioty, tam te przedmioty się udoskonala, usprawnia, a następnie są sprzedawane. Z tego tytułu miasto zarabia rocznie 8 milionów koron szwedzkich. Równocześnie jest to znakomity magnes, który przyciąga i mieszkańców, i turystów. Takich kreatywnych pomysłów jest naprawdę wiele i warto sięgnąć do dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Często się mówi o tym, że w samorządzie brakuje pieniędzy na takie kreatywne pomysły, bo z drugiej strony są potrzeby, które trzeba zrealizować na dziś. Szukać tych pieniędzy? Ten przykład, który dałem, to jest przykład, jak zarabiać pieniądze, a nie jak wydawać. Niestety szereg inwestycji w Tarnowie polega właśnie na wydawaniu pieniędzy. Mało tego, te inwestycje, które są realizowane już po wydaniu tych pieniędzy, będą wymagały kolejnych pieniędzy na ich utrzymanie. No, ja, nie wierzę, że hala jaskółka, nawet z całym szacunkiem dla pomysłów władzy, ona się utrzyma. Trzeba będzie do niej dopłacać. Oczywiście. Stadion miejski, który ma powstać? Podobnie. Jeśli chodzi o stadion, ja jestem absolutnie za tym, żeby uhonorować kibiców żużla, bo to jest ważny sport w Tarnowie. Natomiast też umówmy się, to nie są kibice, którzy wymagają Bóg wie jakiego wersalu. Jeżeli pojedziemy na mecz żużlowy do Anglii, to tam wcale się nie odbywa w warunkach to jakiegoś takiego Bizancjum. Ale żeby było bezpiecznie przede wszystkim. Bezpiecznie, wygodnie, żeby były krzesełka na miejscu, żeby było właściwe oświetlenie. Także nie trzeba od razu się porywać z motyką na słońce, natomiast warto robić to z głową i w sposób przemyślany. I to coś takiego obiecujecie Tarnowianom, że będziecie z głową i przemyślać? Obiecujemy uczciwą rozmowę, wszystkie projekty, rzetelny dialog, uczciwość i konsultacje z mieszkańcami, bo oprócz tego, że my mamy wizję, to też będziemy się wsłuchiwać w głos mieszkańców. Czyli podsumowując, za tydzień poznamy kandydata, który będzie reprezentował mieszkańców. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim Państwa gościem był Tomasz Olszówka. Dziękuję bardzo, do widzenia.